Cześć, dziś rozpoczynamy niesamowitą przygodę, podczas której dowiemy się więcej na temat fascynującego tematu, kobiet. Razem odkryjemy twelwe ciekawostek, które wykraczają poza to, co zazwyczaj słyszymy, pokazując, jak skomplikowane i fascynujące są kobiety. To szansa, aby zobaczyć, jak determinacja, siła i zdolność do przekraczania trudności są częścią żeńskiej istoty w unikalny sposób i sprawiają, że niektórzy mężczyźni są zafascynowani. Ale zanim zanurzymy się w tym uniwersum, nie zapomnij zapisać się na nasz kanał i włączyć dzwonek powiadomień. W ten sposób nie przegapisz żadnego z naszych filmów, które eksplorują niesamowite tematy i łamią bariery tradycyjnej wiedzy. Teraz jesteśmy wszyscy gotowi na tę podróż, która obiecuje otworzyć nasze umysły i pokazać aspekty natury żeńskiej, o których być może nigdy wcześniej nie zastanawiałeś się. Chcesz być z nami? Moc wrażliwości. Zanurzmy się w rozmowę na temat czegoś, co na pierwszy rzut oka może wydawać się paradoksem, ale w rzeczywistości ujawnia jedno z największych ludzkich sił wrażliwości, zwłaszcza jeśli mówimy o kobietach. Wyobraź sobie na chwilę, że ta wrażliwość, często postrzegana jako słaby punkt, jest w rzeczywistości otwartym oknem na odwagę i bramą do głębszych i bardziej znaczących połączeń. To koncepcja, która kwestionuje wiele z naszych tradycyjnych percepcji tego, co oznacza być silnym i odpornym. W świecie, gdzie siła często mierzona jest zdolnością do nieokazywania emocji, do utrzymywania pozorów niezranialności, kobiety przeinaczyły te zasady, nie prosząc nawet o pozwolenie. Pokazują, że pozwalając sobie na bycie wrażliwymi, nie wystawiają się na słabość, ale raczej uzbrajają się w inny rodzaj siły. To siła, która wynika z umiejętności otwierania się dzielenia się strachami, marzeniami, niepewnościami, a mimo to pozostawania silnym i integralnym. Prawdziwe piękno tej siły tkwi w tym, w jaki sposób pozwala ona budować autentyczne relacje. Pomyśl, jak wiele razy poczułeś się bliżej kogoś, dzieląc się trudnością lub słuchając wrażliwości innej osoby. To autentyczne połączenie często brakuje w płaskich interakcjach, gdzie maski niezranialności uniemożliwiają głębsze poznanie. Ten koncept wykracza poza relacje osobiste. Na przykład w miejscu pracy, liderzy, którzy pozwalają sobie na okazanie swojej wrażliwości, potrafią tworzyć atmosferę zaufania i współpracy. Zespoły prowadzone przez takie osoby mają tendencję do większej jedności, innowacyjności i odporności, ponieważ wszyscy czują się bezpiecznie, wyrażając swoje pomysły i emocje, wiedząc, że zostaną przyjęci z otwartymi ramionami. Ale co sprawia, że wrażliwość staje się tak potężnym źródłem siły? Część odpowiedzi tkwi w odwadze która jest potrzebna, aby pokazać się jako wrażliwym. Nie jest łatwo otworzyć się w ten sposób, zwłaszcza w świecie, który często ceni niezranialność jako synonim siły. Wymaga to znacznej dawki odwagi, by przyznać, że nie mamy wszystkich odpowiedzi, że także mamy swoje lęki i słabości. Ta zdolność do otwierania się i autentycznego łączenia może zmieniać relacje, środowiska, a nawet sposób w jaki się postrzegamy uczy nas, że bycie wrażliwym nie polega na ujawnianiu słabości, ale na uznaniu naszej wspólnej ludzkiej natury, na zrozumieniu, że w głębi duszy wszyscy dzielimy te same wątpliwości, lęki i nadzieje. I to zrozumienie może nas zjednoczyć, budować empatię i promować środowisko, w którym prawdziwa siła tkwi w naszej zdolności do bycia naprawdę sobą, bez masek czy barier. W społeczeństwie, które często umieszcza kobiety w wąskich ramach oczekiwań i ról, Rozpoznanie i docenienie siły płynącej z wrażliwości jest potężnym krokiem w stronę zmiany. To zaproszenie DLA nas wszystkich, abyśmy ponownie ocenili, co oznacza być silnym i zrozumieli, że czasami największa siła tkwi właśnie w zdolności do pokazania naszej prawdziwej twarzy światu. Niepodległość i samowystarczalność. Wśród wielu niezwykłych historii i życiorysów, które definiują istotę człowieka, istnieje linia, która wyłania się, gdy przyjrzymy się bliżej ewolucji kobiecej. Walka o niepodległość i samowystarczalność. Ta droga to nie tylko kamień milowy w indywidualnej podróży wielu kobiet, ale również wyraźny sygnał DLA społeczeństwa o ich wrodzonej zdolności do zarządzania sobą, podejmowania ważnych decyzji i prowadzenia życia z mocną ręką. Ten aspekt natury kobiecej jest potężnym przypomnieniem, że zależność nie powinna być normą, a prawdziwa siła pojawia się, gdy istnieje przestrzeń DLA partnerstwa równego. Przez wieki społeczeństwo budowane było na wielu przesądach dotyczących ról płciowych, a niepodległość kobiet często postrzegana była w wątpliwy sposób. Niemniej jednak kobiety wielokrotnie udowadniały, że samowystarczalność nie tylko jest możliwa, ale również kluczowa DLA rozwoju zdrowych relacji i kwitnących społeczności. Poprzez zajmowanie swojego miejsca w świecie zawodowym, edukacji, polityce i we wszystkich dziedzinach życia publicznego i prywatnego, Kobiety kwestionują stereotypy i inspirują nowe pokolenie do widzenia równowagi i równości jako kluczowych fundamentów każdego związku. Niepodległość kobiet wykracza poza zdolność do utrzymania się finansowo lub życia samotnie. Odzwierciedla to stan umysłu, postawę życiową, która promuje pewność siebie, podejmowanie decyzji opartych na własnych przekonaniach i dążenie do osiągnięć osobistych. To ta wewnętrzna siła pozwala kobietom stawiać czoło wyzwaniom. Pokonywać przeszkody i realizować swoje marzenia, niezależnie od zewnętrznych oczekiwań. Ten ruch w kierunku niepodległości i samowystarczalności korzysta nie tylko z kobiet indywidualnie, ale wywiera pozytywny wpływ na całe społeczeństwo. Wymusza na mężczyznach i społeczeństwie jako całości przemyślenie starych paradygmatów i uznania wartości partnerstwa równego. W związkach, gdzie obaj partnerzy traktują się jako równi, występuje bardziej sprawiedliwe rozłożenie obowiązków, otwarta komunikacja i wzajemne wsparcie, które wzmacnia więź. Codzienne historie pokazują nam liczne przykłady tej niezależności w działaniu. Czy to kobieta, która decyduje się otworzyć własny biznes, wyzwala się z oczekiwań i statystyk? Czy to ta, która wybiera karierę w dziedzinach zdominowanych przez mężczyzn? Każda historia jest żywym dowodem na to, że samowystarczalność i niezależność kobiet nie tylko są możliwe ale są potężnymi silnikami zmiany. Ewolucja niezależności kobiet jest więc lekcją dla wszystkich. Naucza ona o znaczeniu równości, wzajemnego szacunku i uznania, że każdy człowiek, niezależnie od płci, posiada nieograniczony potencjał. Poprzez celebrację i wsparcie tej podróży w kierunku samowystarczalności, przyczyniamy się do bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego społeczeństwa, gdzie relacje budowane są na solidnym fundamencie partnerstwa równego. Empatia jako broń. Empatia często celebrowana jako jedna z najszlachetniejszych ludzkich cech, przekracza zwykłą zdolność do zrozumienia i współdzielenia uczuć innego. W rękach kobiet staje się ona potężnym narzędziem, prawdziwą sztuką, która pozwala nie tylko głęboko zrozumieć, co inni przechodzą, ale także pozytywnie wpływać na otaczające środowisko. Ta zdolność do odczuwania z innymi i DLA niech daje kobietom unikalną perspektywę na świat. Soczewkę, przez którą mogą efektywnie widzieć i poruszać się w złożonościach relacji międzyludzkich. Empatia, jako broń, nie oznacza manipulacji ani kontroli, ale raczej zdolność do generowania znaczących zmian, promowania zrozumienia i połączeń między ludźmi. To ta wyostrzona wrażliwość na uczucia innych, która pozwala kobietom prowadzić z współczuciem, tworzyć bezpieczne przestrzenie do dialogu i wrażliwości oraz budować mosty tam, gdzie wcześniej były bariery. Działa to nie tylko na poziomie osobistym, ale także zawodowym, gdzie empatyczni liderzy są w stanie motywować swoje zespoły, rozpoznając indywidualne potrzeby i promując bardziej współpracową i produktywną atmosferę pracy. Ta zdolność do głębokiej empatii odgrywa również kluczową rolę w kontekstach konfliktu lub nieporozumień. Zamiast sięgać po bezpośrednią konfrontację, Wiele kobiet wykorzystuje swoją empatię do zrozumienia źródeł problemu, ułatwiając tym samym poszukiwanie rozwiązań uwzględniających uczucia i perspektywy wszystkich zaangażowanych stron. Taka strategia nie tylko zwiększa szanse na pokojowe rozwiązanie konfliktów, ale także wzmacnia relacje na dłuższą metę. Na co dzień przykłady działania empatii są widoczne wszędzie, począwszy od matki, która cierpliwie prowadzi swoje dziecko przez życiowe wyzwania, aż po profesjonalistkę która wykorzystuje swoje zrozumienie emocjonalne do tworzenia kampanii marketingowych, które autentycznie rezonują z publicznością. Każda z tych sytuacji odzwierciedla siłę empatii nie tylko jako cechy, ale jako strategicznego narzędzia, które może głęboko zmieniać społeczne i emocjonalne otoczenie. Prawdziwe piękno empatii jako broni tkwi w jej zdolności do promowania jedności i wzajemnego zrozumienia, pokazując, że możliwe jest pozytywne wpływanie na świat, Kultywując zrozumienie i ludzkie więzi, wartość i rozwijanie tej umiejętności otwiera drogę do bardziej współpracującej i empatycznej przyszłości, gdzie różnice są postrzegane nie jako bariery, ale jako możliwości uczenia się i wspólnego rozwoju. Kobiety, ze swoją naturalną zdolnością do empatii, stoją na czele tej transformacji, prowadząc społeczeństwo ścieżką wyznaczoną przez zrozumienie, troskę i prawdziwe połączenie. Złożoność komunikacji. Sposób, w jaki się komunikujemy, jest żywym odbiciem tego, kim jesteśmy, kształtując nie tylko sposób, w jaki wyrażamy nasze myśli i uczucia, ale także jak się łączymy z innymi. W sercu tego skomplikowanego systemu wymiany kobiety często wyróżniają się jako mistrzynie w sztuce komunikacji, tkając bogatą tkaninę wyrażeń, emocji i subtekstów, która sięga daleko poza wypowiedziane czy napisane słowa. Ta umiejętność komunikowania się na wielu poziomach nie jest tylko narzędziem do osobistego wyrażania się, ale także mostem, który głęboko łączy ludzi, wyzywając mężczyzn i społeczeństwo jako całość do doskonalenia umiejętności słuchania i interpretacji. Rozważając komunikację kobiecą, niemożliwe jest nie zauważyć jej głębokości i złożoności. Kobiety często wykorzystują komunikację jako sposób na budowanie relacji tworząc sieć emocjonalnych powiązań, które podtrzymują i wzbogacają interakcje społeczne. Mają one zdolność czytania między wierszami, rozumienia tego, co nie jest tak jasno wyrażone, i odpowiadania na te niuanse w sposób, który wzmacnia więzi międzyludzkie. Ta umiejętność komunikacji na wielu poziomach, nie tylko słowami, ale także poprzez gesty, wyraz twarzy i samą transmitowaną energię, jest rodzajem sztuki samą w sobie delikatnym tańcem dawania i odbierania, który wymaga wrażliwości, percepcji i przede wszystkim empatii. W tym kontekście komunikacja staje się potężnym narzędziem w rękach kobiet, pozwalając im wpływać, przekonywać i łączyć się w sposób znaczący. Pozwala to kobietom skuteczniej nawigować w świecie społecznym i emocjonalnym, przewidując konflikty, rozwiązując nieporozumienia i tworząc środowiska, w których wzajemne zrozumienie kwitnie. Ta złożoność komunikacji wyzywa mężczyzn do wyjścia poza strefy komfortu, oznaczone przez bardziej bezpośrednią i faktualną komunikację, zachęcając ich do rozwijania większej wrażliwości na niuanse i subteksty, które wzbogacają interakcje międzyludzkie. Ponadto komunikacja kobieca często służy jako katalizator zmian społecznych, wykorzystując osobiste historie, empatyczne dialogi i przemówienia motywacyjne do inspiracji i mobilizacji. W środowiskach zawodowych, akademickich czy rodzinnych umiejętność skutecznego i głębokiego komunikowania się może stanowić istotną różnicę, otwierając drogę do bardziej inkluzywnego przywództwa i bardziej współpracujących miejsc pracy. Rozpoznając złożoność komunikacji kobiecej, nie tylko doceniamy istotną umiejętność, ale również uczymy się doceniać bogactwo, jakie różnorodność stylów komunikacyjnych przynosi do naszego życia. Pogłębianie naszego zrozumienia i praktyki aktywnego słuchania oraz wrażliwej interpretacji może pomóc nam budować solidniejsze mosty między jednostkami, społecznościami i kulturami, zmieniając sposób w jaki doświadczamy otaczającego nas świata. Przywództwo niewidoczne. Przywództwo w swej istocie to zdolność wpływania i prowadzenia innych w kierunku osiągnięcia wspólnego celu. Tradycyjnie obraz przywódcy często kojarzony był z widocznymi autorytetami, tymi zajmującymi wyraźne pozycje władzy. Niemniej jednak fascynujące i głęboko wpływowe zjawisko rozwinęło się na przestrzeni pokoleń, zwłaszcza w kontekście przywództwa kobiet. Przywództwo niewidoczne. Ta forma przywództwa, praktykowana przez kobiety w różnych sferach życia od sfery domowej po środowiska korporacyjne i społeczne kwestionuje konwencjonalne pojęcie władzy i autorytetu, dowodząc, że prawdziwy wpływ często tkwi poza reflektorami formalnego przywództwa. Kobiety stały się mistrzyniami sztuki subtelnej wiodącej wykorzystując empatię, zrozumienie i komunikację jako narzędzia do kształtowania zmian, promowania dobrostanu zbiorowego i skutecznego napędzania inicjatyw. To niewidoczne przywództwo nie ogłasza się tytułami ani pozycjami, ale manifestuje się poprzez zdolność inspiracji i motywacji, budowania solidnych relacji i tworzenia sieci wsparcia wzmacniających społeczności. Wyraźnym przykładem tego rodzaju przywództwa jest kontekst rodzinny gdzie kobiety często przejmują role przywódcze, zarządzając dynamiką życia domowego, podejmując kluczowe decyzje dotyczące dobrobytu rodziny i kształtując edukację oraz wartości dzieci. Ten rodzaj wpływu, choć rzadko rozpoznawany jako przywództwo w tradycyjnym znaczeniu, jest kluczowy dla kształtowania jednostek i struktur zdrowych społeczeństw. Poza sferą domową, niewidoczne przywództwo kobiet obejmuje społeczności i miejsca pracy, gdzie często prowadzą one inicjatywy zmian, promują współpracę i tworzą inkludujące i przyjazne kultury organizacyjne. Nawet nie zajmując zawsze pozycji o dużej widoczności, kobiety przywódczynie stoją za wieloma strategicznymi decyzjami i ruchami, które kształtują przyszłość firm i społeczności. Obalenie mitu, że władza wyraża się tylko poprzez widoczne autorytety, jest kluczowe dla uznania i docenienia niewidocznego przywództwa kobiet. W ten sposób nie tylko poszerzamy nasze rozumienie tego, co oznacza być przywódcą, ale także otwieramy przestrzeń DLA, bardziej zróżnicowanych stylów przywództwa. To uznawanie ma potencjał do zmiany nie tylko miejsca pracy, ale także struktur społecznych, promując kulturę równości i włączenia, gdzie prawdziwa wartość przywództwa mierzy się nie przez widoczność, ale przez pozytywny wpływ, jaki wywiera. Dlatego, celebrując i wspierając przywództwo kobiet we wszystkich jego formach, Przyczyniamy się do bardziej równościowego społeczeństwa, gdzie zdolność do przywództwa jest rozpoznawana jako cecha przekraczająca płeć, status i formalne uznanie. Jest to zaproszenie do spojrzenia poza pozory i docenienia licznych sposobów, w jakie kobiety poprzez swoje niewidoczne przywództwo nadal kształtują i wzbogacają nasz świat. Intuicja W szerokim wszechświecie podejmowania decyzji i zrozumienia ludzkiego doświadczenia, intuicja pojawia się jako potężna siła zwłaszcza w kontekście doświadczenia kobiet. Ta zdolność, często opisywana jako szósty zmysł, wychodzi daleko poza logikę i analityczne myślenie, oferując głębokie wglądy, które często wydają się kwestionować racjonalne zrozumienie. Kobiety w szczególności od dawna są doceniane za swoją niezwykłą zdolność do wychwytywania i interpretacji subtelnych sygnałów, kompetencje, która odgrywa kluczową rolę w ich życiu, wpływając od decyzji osobistych po strategie zawodowe. Ta forma intuicyjnej wiedzy nie jest przypadkowa ani oparta na założeniach. Przeciwnie, jest rezultatem głębokiej wrażliwości na otoczenie i emocje, zdolności do czytania między wierszami i odczuwania tego, co nie zostało wyraźnie wyrażone. Ta zdolność pozwala kobietom dostrzegać niuanse i złożone dynamiki, ułatwiając holistyczne zrozumienie sytuacji i osób. W momentach niepewności lub gdy stają przed trudnymi decyzjami. Wiele kobiet zwraca się do swojej intuicji jako do wiarygodnego przewodnika, polegając na tej wewnętrznej głosie, aby prowadził je właściwą drogą. Docenienie intuicji w procesie podejmowania decyzji przez kobiety jest zaproszeniem dla mężczyzn i społeczeństwa jako całości, aby ponownie rozważyć i poszerzyć swoje własne podejścia do podejmowania decyzji. W świecie, który często stawia logikę i racjonalność ponad wszystko, Uznanie i szacunek dla różnych form wiedzy może znacząco wzbogacić nasze zrozumienie i zdolność radzenia sobie z złożonościami życia. Intuicja, ze swoim głębokim związkiem z emocją i percepcją, oferuje komplementarną perspektywę, która może ulepszyć podejmowanie decyzji, zapewniając równowagę i głębię naszym wyborom. Ponadto, intuicja kobiet okazała się cennym narzędziem w miejscu pracy, zwłaszcza w obszarach wymagających wrażliwości na trendy rynkowe. Zrozumienia ludzkich dynamik czy innowacyjności. Przywódcy i profesjonaliści, którzy inkorporują intuicję w swoje umiejętności, często odkrywają kreatywne rozwiązania i skutecznie przewidują zmiany, dowodząc, że ta forma wiedzy może być równie kluczowa, co szczegółowa analiza danych. Uznanie i docenienie intuicji jako fundamentalnego aspektu podejmowania decyzji przez kobiety jest więc ważnym krokiem ku bardziej inkluzywnej i zintegrowanej społeczeństwu. Przyjmując bogactwo perspektyw, Jakie różne formy wiedzy oferują, możemy budować bardziej zrozumiały, innowacyjny i połączony świat, gdzie intuicyjna mądrość jest postrzegana jako istotne uzupełnienie dla logiki i racjonalności. Odporność. Odporność ta niesamowita zdolność do stawienia czoła przeciwnościom, podnoszenia się po upadku i kontynuowania drogi z jeszcze większą siłą jest godną podziwu cechą i niewątpliwie jednym z najbardziej imponujących aspektów siły kobiecej. Na przestrzeni historii kobiety z całego świata wykazały się wytrwałością i niezłomnością, które nie tylko stawiają czoło przeszkodom na swojej drodze, ale również wyzwalają oczekiwania społeczeństwa co do tego, jak powinny reagować na te wyzwania. Kobieca odporność nie polega tylko na przetrwaniu chodzi o kwitnienie, przekształcanie trudnych doświadczeń w możliwości wzrostu i nauki. Ten rodzaj wewnętrznej siły ujawnia formidabilne źródło mocy, które inspiruje nie tylko mężczyzn, ale całe społeczeństwo, do uznania i szacunku dla wytrwałości i niezłomności kobiet. Zdolność do odbudowy po przeciwnościach świadczy o głębokości charakteru, o odwadze, która często jest kuty na gorąco w płomieniach osobistych trudności. Kobiety na przestrzeni swojego życia stają w obliczu miriady wyzwań od dyskryminacji ze względu na płeć i ograniczających oczekiwań społecznych po osobiste i zawodowe przeszkody i mimo to nadal posuwają się naprzód, często torując drogę DLA innych. Odporność kobiet jest źródłem inspiracji DLA wszystkich, niezależnie od płci. Uczy nas o znaczeniu wytrwałości, wiary we własne możliwości i siły płynącej z radzenia sobie i pokonywania przeszkód. Ta cecha nie polega tylko na zdolności do przetrwania, ale także na umiejętności wychodzenia z tych doświadczeń z nowym zrozumieniem siebie i świata wokół. Historie kobiet, które pokonały przeciwności i wyszły z nich silniejsze i mądrzejsze, są potężnymi świadectwami ludzkiego ducha i przypomnieniem, że często nasze największe próby wydobywają nasze najcenniejsze cechy. Uznanie odporności jako fundamentalnej cechy w kobiecej podróży oznacza również uznanie nieocenionego wkładu kobiet w nasze społeczeństwo. Wartość i nauka z odporności kobiet pozwala nam kultywować bardziej inkluzywne i empatyczne środowisko, w którym wytrwałość i niezłomność są celebrowane jako cechy, które wzbogacają naszą społeczną strukturę. Poprzez przykład odporności kobiet. Wszyscy jesteśmy zachęcani do zastanowienia się nad naszą własną zdolnością do radzenia sobie z wyzwaniami, rozwijania naszej wewnętrznej siły i wspierania siebie nawzajem w naszych indywidualnych i zbiorowych podróżach wzrostu i pokonywania. Mistrzyni wielozadaniowości, umiejętność zarządzania wieloma obowiązkami, jednocześnie jest sztuką samą w sobie, a wiele kobiet doskonale opanowało tę sztukę z zaskakującą efektywnością. Ta zdolność, często określana jako wielozadaniowość, Podkreśla nie tylko umiejętność planowania i precyzyjnego wykonywania zadań, ale także wszechstronność i elastyczność kobiet. W ciągu dnia często można zobaczyć kobiety balansujące między obowiązkami zawodowymi, rodzinnymi, osobistymi i społecznymi, często nie tracąc tempa. To nadzwyczajne osiągnięcie nie polega tylko na wykonywaniu wielu rzeczy jednocześnie, ale na tym, że wszystkie są wykonane dobrze. Mistrzostwo wielozadaniowości wykracza poza prostą zdolność radzenia sobie z wieloma obowiązkami jednocześnie. Obejmuje ono głębokie zrozumienie priorytetów, umiejętność szybkiego zmieniania fokusu uwagi w miarę potrzeb oraz unikalną zdolność utrzymania ogólnego obrazu wielu aspektów życia, zapewniając każdemu odpowiednią uwagę. Te umiejętności idą w parze z dokładnym planowaniem i organizacją, które często pozostają niezauważone, ale są kluczowe DLA skutecznego zarządzania wieloma obowiązkami. Ten talent do wielozadaniowości nie tylko podkreśla efektywność i umiejętność planowania kobiet, ale także oferuje cenne spojrzenie na ich elastyczność i odporność. Zdolność szybkiego adaptowania się do nowych informacji, ponownego oceniania priorytetów i podejmowania uzasadnionych decyzji w czasie rzeczywistym jest dowodem na praktyczną i emocjonalną inteligencję, którą wiele kobiet wnosi we wszystkie obszary swojego życia. Docenienie tej wszechstronności jest zaproszeniem dla wszystkich, zwłaszcza mężczyzn do docenienia złożoności i umiejętności, jakie wymaga efektywne zarządzanie wieloma zadaniami. Uznanie i szacunek dla tej zdolności oznacza także uznanie istotnego wkładu, jaki kobiety wnosić nie tylko do życia domowego, ale także do miejsc pracy i społeczeństwa jako całości. Umiejętność wielozadaniowości ze swoim połączeniem efektywności. Planowania i elastyczności stanowi wzór kompetencji, który może inspirować większe docenienie różnorodności umiejętności, jakie ludzie przynoszą na stół, promując bardziej inkludujące i równościowe środowisko. Poprzez celebrowanie Mistrzostwa Wielozadaniowości, celebrujemy umiejętność kobiet sprawnego poruszania się po złożoności współczesnego życia, pełnienia wielu ról z gracją i kompetencją. Ta zdolność jest potężnym przypomnieniem o sile, elastyczności i głębokim poczuciu odpowiedzialności, które wiele kobiet wykazuje codziennie, przyczyniając się nieocenienie do dobrobytu i postępu swoich rodzin, miejsc pracy i społeczności. Bezpieczeństwo i stabilność. W świecie, który wydaje się być zawsze w ruchu, gdzie zmiany są jedyną stałą, wartość bezpieczeństwa i stabilności przyjmuje pierwszorzędne znaczenie. Kobiety w szczególności odgrywają kluczową rolę w tym scenariuszu, redefiniując i podnosząc znaczenie bycia wsparciem DLA partnera. Ta redefinicja wykracza poza same potrzeby materialne, obejmując głębokie zrozumienie ważności bezpieczeństwa emocjonalnego, zarówno DLA indywidualnego dobrostanu, jak i zdrowia relacji i społeczności. Dążenie kobiet do bezpieczeństwa i stabilności jest manifestacją wrodzonej mądrości, która rozpoznaje podstawę, na której mogą być budowane dobrobyt i rozwój osobisty. Ta potrzeba nie ogranicza się jedynie do pragnienia bezpiecznego domu czy stabilnej sytuacji finansowej. Sięga ona podążenie do środowiska, gdzie uczucia i emocje są cenione, zrozumiane i przede wszystkim szanowane. W tym kontekście bezpieczeństwo emocjonalne staje się równie istotne jak każda forma bezpieczeństwa materialnego, zapewniając przestrzeń, w której jednostki mogą rozkwitać, eksplorować i wyrażać swoje prawdziwe tożsamości bez obawy. Kobiety często intuicyjnie rozpoznają, że prawdziwa stabilność wynika z równowagi między aspektami materialnymi a emocjonalnymi. Dążą one do tworzenia i utrzymywania środowisk, które promują tę harmonię, czy to poprzez zachęcanie do otwartej komunikacji w relacjach, czy też tworzenie sieci wsparcia oferującej zarówno zasoby materialne, jak i wsparcie emocjonalne. W ten sposób nie tylko dbają o własne potrzeby. Ale także ustanawiają wzorzec tego, co oznacza być partnerem wsparcia we wszystkich sferach życia. To rozumienie bezpieczeństwa i stabilności jako kluczowych DLA ludzkiego rozwoju i szczęścia, podkreśla znaczenie budowania relacji opartych na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i empatii. Wartościując te elementy, kobiety zachęcają swoich partnerów, rodziny i społeczności do przyjęcia bardziej holistycznego podejścia do wspierania siebie nawzajem. To wykracza poza dostarczanie zasobów czy obecność fizyczną. Chodzi o stworzenie środowiska, w którym wszyscy czują się bezpieczni, by być sobą, dzielić się swoimi nadziejami, obawami i marzeniami bez osądu. Redefiniując pojęcie partnera wsparcia, kobiety podkreślają potrzebę bardziej zintegrowanego podejścia do życia, które rozpoznaje i wartościuje zarówno potrzeby materialne, jak i emocjonalne. To uznanie jest kluczowym krokiem w budowaniu głębszych i bardziej znaczących relacji, gdzie bezpieczeństwo i stabilność nie są tylko aspiracjami, ale konkretnymi rzeczywistościami, które pozwalają wszystkim zaangażowanym rosnąć i kwitnąć razem. Poprzez podkreślanie znaczenia tych aspektów w swoim życiu i relacjach, kobiety faktycznie zapraszają społeczeństwo jako całość do ponownego rozważenia i poszerzenia swojego zrozumienia tego, co oznacza oferowanie prawdziwego wsparcia i partnerstwa. Wyjście z niezadowolenia. Historia kobiet jest naznaczona serią wyzwań związanych z wyjściem z niezadowolenia, co ujawnia nieograniczoną odwagę w dążeniu do znaczących zmian. Ta gotowość do kwestionowania i podważania istniejących norm nie jest jedynie aktem buntu. To potężne oświadczenie intencji, demonstracja siły i determinacji w przekształcaniu świata, aby lepiej odzwierciedlał wartości równości, sprawiedliwości i możliwości dla wszystkich. Kobiety przez pokolenia były pionierkami tego wysiłku, wykorzystując swoje głosy, działania i wpływ, aby wywołać krytyczne dyskusje, inspirować ruchy społeczne i wprowadzać namacalne zmiany w różnych obszarach społeczeństwa. Ta odwaga w konfrontowaniu z konwencjonalnością i podważaniu oczekiwań nie tylko zmieniła życie kobiet, ale także posłużyła jako katalizator DLA szerszego postępu społecznego. Poprzez kwestionowanie norm płciowych, struktur władzy i systemowych niesprawiedliwości. Kobiety nie tylko walczą o swoje własne prawa i wolności, ale także otwierają drogę do tego, aby inne marginalizowane głosy były słyszane i szanowane. Ta walka przeciwko status quo jest nieustającym wysiłkiem, który wymaga nie tylko odwagi, ale także jasnej wizji przyszłości, którą wspólnie pragniemy zbudować. Znaczenie tej gotowości do kwestionowania istniejących norm przekracza walkę o równe prawa i możliwości. Zaprasza ona także mężczyzn do bycia aktywnymi sojusznikami w tym procesie. Poprzez uznanie legitymacji i potrzeby tych wyzwań, mężczyźni są zachęcani do dołączenia do walki, pracując ramię w ramię z kobietami, aby obalić bariery uniemożliwiające pełne urzeczywistnienie się każdego człowieka, niezależnie od płci. To wezwanie do działania to nie tylko zaproszenie do solidarności, ale także okazja do refleksji nad własnymi postawami i przekonaniami, oraz nad tym, w jaki sposób przyczyniają się one do utrwalania nierówności. Kwestionowanie status quo wymaga mieszanki cierpliwości, wytrwałości i przede wszystkim nadziei. Nadziei, że poprzez ciągłe kwestionowanie i wspólną akcję jest możliwe stworzenie bardziej sprawiedliwego i równego świata. Kobiety prowadząc ten wysiłek, nie tylko dowodzą swojej zdolności do stawienia czoła wyzwaniom, ale także głębokiego przekonania o możliwości zmiany. W ten sposób inspirują nas wszystkich do kwestionowania własnych założeń i aktywnego zaangażowania się w budowanie przyszłości, w której równość nie będzie tylko ideałem, ale rzeczywistością. Dlatego gotowość kobiet do kwestionowania status quo to nie tylko dowód ich odwagi i determinacji, to zaproszenie do działania dla nas wszystkich. To przypomnienie, że zmiana jest możliwa ale wymaga wspólnego wysiłku wszystkich członków społeczeństwa, którzy wspólnie pracują, aby obalić bariery uprzedzeń, dyskryminacji i niesprawiedliwości. Poprzez połączenie sił w tej walce możemy nie tylko wspierać kobiety w ich walce o równość i szacunek, ale także przyczynić się do stworzenia bardziej sprawiedliwego i inkluzywnego świata DLA przyszłych pokoleń. Sztuka uwodzenia, często otoczona tajemnicą i nieporozumieniami, sięga znacznie dalej niż tylko atrakcja fizyczna. W rękach kobiety uwodzenie staje się symfonią inteligencji, humoru i wdzięku, oferując bogatszą i bardziej złożoną perspektywę na to, co oznacza przyciąganie i być przyciąganym. To głębsze zrozumienie sztuki uwodzenia zmusza mężczyzn do uznania i docenienia piękna umysłu tak samo jak ciała, podnosząc sztukę przyciągania na nowe wyżyny. Prawdziwe uwodzenie to dialog, wymiana, która obejmuje o wiele więcej niż tylko wygląd zewnętrzny. Obejmuje zdolność do angażowania, zaskakiwania i łączenia się na poziomach przekraczających czysto fizyczne. Porywająca rozmowa, nuta błyskotliwego humoru, umiejętność słuchania i odpowiadania z empatią i zrozumieniem, to składniki, które tworzą tkankę prawdziwego uwodzenia. Kiedy kobieta wykorzystuje swoją inteligencję i wdzięk w tej tańczącej grze, zaprasza do bardziej znaczącej interakcji, gdzie przyciąganie jest karmione zarówno wzajemnym podziwem jak i atrakcją fizyczną. Wyzwanie mężczyzn do docenienia piękna umysłu poprzez sztukę uwodzenia promuje również szerszy dialog na temat tego, co cenimy w relacjach między płciami. Ta perspektywa uznaje kobiety nie tylko jako obiekty pożądania, ale jako pełnoprawnych podmiotów z myślami, uczuciami i pomysłami równie atrakcyjnymi jak ich wygląd fizyczny. To zaproszenie do odkrywania złożoności istoty ludzkiej, do odkrywania bogactwa tkwiącego w unikatowym połączeniu cech, które każda osoba wnosi do interakcji. Uwodzenie, w tym sensie, jest formą sztuki, która celebruje całość człowieka. Zachęca do eksplorowania nie tylko atrakcji fizycznej, ale również intelektualnej i emocjonalnej więzi, która może powstać między dwiema osobami. To przypomnienie, że najtrwalsza atrakcja obejmuje wszystkie aspekty osoby, w tym te, które nie są natychmiast widoczne. Dlatego sztuka uwodzenia, gdy jest rozumiana w tym świetle, daje możliwość zdefiniowania na nowo relacji międzyludzkich, promując głębsze zrozumienie i bogatsze docenienie tego, co sprawia, że każda osoba jest naprawdę atrakcyjna. Poprzez docenianie inteligencji, humoru i wdzięku, tak samo jak atrakcyjności fizycznej, nie tylko wzbogacamy nasze własne doświadczenia życiowe, ale także honorujemy złożoność i różnorodność istoty ludzkiej. To uznanie jest kluczowym krokiem w kierunku bardziej zrównoważonych i satysfakcjonujących relacji, gdzie piękno jest rozpoznawane we wszystkich swoich formach. Potęga milczenia. Pogadajmy o czymś bardzo wyjątkowym i potężnym, ale często niedostrzeganym o milczeniu. To o wiele więcej niż tylko brak hałasu. W odpowiednich rękach milczenie staje się potężną formą komunikacji i przestrzenią do głębokiej refleksji uczy nas cennych lekcji o cierpliwości i ważności poświęcania czasu na czas, pokazując, że czasem to w chwilach spokoju najwięcej się uczymy i rozwijamy. Dla wielu kobiet milczenie to subtelne, ale niewiarygodnie skuteczne narzędzie. To nie tylko przerwa w rozmowie, to zaproszenie do przyjrzenia się bliżej, do naprawdę wysłuchania tego, co jest mówione bez słów. To forma komunikacji, która stawia przed mężczyznami i wszystkimi nami w rzeczywistości, wyzwanie, by bardziej uważać, doceniać te chwile spokoju i zdać sobie sprawę, że nie wszystko musi być wypełnione słowami lub hałasem. Milczenie daje przestrzeń na oddychanie umysłowi, na pojawienie się pomysłów i na introspekcję. W tym hałaśliwym i zgiełkliwym świecie, w którym żyjemy, nauka doceniania milczenia to prawdziwy dar. Pozwala nam zwolnić, zastanowić się nad naszym życiem. Naszymi decyzjami i kim chcemy być. Milczenie to nie tylko konieczna przerwa pośród chaosu, to okazja do połączenia się z samym sobą na głębszym poziomie, do zrozumienia własnych myśli i uczuć. Kiedy kobiety wykorzystują milczenie w ten sposób, pokazują nam moc tkwiącą w ciszy. Uczą nas, że czasem najlepszym, co możemy zrobić, jest po prostu być obecnym, słuchać i obserwować. Ta umiejętność znajdowania siły i mądrości w milczeniu to coś, co wszyscy możemy nauczyć się doceniać i wcielać w nasze życie. Więc kiedy następnym razem napotkasz chwilę milczenia, zamiast się spieszyć, aby ją wypełnić, spróbuj ją zaakceptować. Zobacz, co ma do zaoferowania. Możesz być zaskoczony, jak wiele możesz się nauczyć o sobie i świecie wokół ciebie, po prostu zatrzymując się, aby wysłuchać, co ma do powiedzenia milczenie to w tych momentach spokoju często znajdujemy nasze najgłębsze odpowiedzi i dostrzegamy nieocenioną wartość cierpliwości i refleksji. Mam nadzieję, że doceniliście te refleksje na temat mocy i znaczenia ciszy w naszym życiu, a także innych kwestii poruszonych w tym filmie. Jeśli podobał Wam się ten materiał i chcecie kontynuować eksplorację tak istotnych tematów, nie zapomnijcie zapisać się na kanał i włączyć powiadomienia, aby nie przegapić żadnego przyszłego filmu. Podzielcie się swoimi komentarzami poniżej, dzieląc się własnymi doświadczeniami i opiniami na temat omawianych zagadnień. Do zobaczenia następnym razem i pamiętajcie, czasem największy rozwój zachodzi w najbardziej cichych momentach życia. Do zobaczenia.